A Freilachen Chanukie, wesołe i Chanuki i witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, ze względu na szacunek wynika z naszej religii, to zanim zacznę coś powiedzieć, to poproszę pozwolenie mojego tata i mama, które są obecni i z tego powodu jestem bardzo zaszczycony. Oni dużo wkładali wysiłek w powstanie Chabad w Polsce, żeby trochę mieli też pociechę i zobaczyli część z owoców. Kilka słów i kilka punktów na temat dzisiejszej święto i na temat to, co się dzieje tutaj na ten świecznik chanukowy, na tej Chanukije. Wiadomo, że zapalamy dzisiaj pierwszy wieczór, pierwsza świeca, kolejny dzień, kolejna świeca, czyli jeśli chodzi o dobre rzeczy, jeśli chodzi o światło, nie wolno zadowalać się tym, co robiliśmy wczoraj i dla wczoraj to było piękne i dobrze, ale dzisiaj trzeba więcej i więcej. Kolejny punkt jest to, czym jest światło, ogień. Ogień ma bardzo specjalny charakterze, który powinien uczyć nas, w jaki sposób powinniśmy udzielić pomocy dla drugiej osoby. Bo dlaczego nie udzielić? Bo jeśli ja dam, mi zabraknie. To wtedy się zastanawia, dać, nie dać, ile dać. A świece chanukowe i ogień jest do tego bardzo dobrym przesłaniem i przykładem. Że jeżeli mamy świecę, która już pali, to kiedy ona będzie dzielila i udzielila ogień dla kolejnej świecy, nic nie zabraknie. Tak samo za każdym razem, kiedy my komuś udzielamy pomoc, nasz czas, nasze pieniądze, nasza wiedza, to nie tylko, że nic nie brakuje, na odwrót, mamy też obietnicę, że będziemy mieli więcej. I tego widać po ten środkowy, ta środkowa świeca, która się nazywa Szames. Kto to jest Szames? W synagodze jest rabin, jest chazan, jest ten, który prowadzi modlitwę, jest ten, który czyta Tora. Szames jest ten, który robi porządek, on albo sprząta, albo wklada te sidurim i modlitewniki i chumashim na miejsce. Niby nieważne. Tu tak samo. Mamy problem religijny, że zapalić świece chanukowe bez takiego szamesu. Bo to jest święte światło, nie wolno z tego mieć korzyść. Wymyślili mędrców pomysł, że obok tego będzie świeca, która jest szamasz, ona z tym się zapala i to stoi. Wtedy niby mi bardziej zyskujemy światło od tego świeckiego świeca i nie o te święte. Ale zobaczmy, że to jest wyższe. I stąd mówi Lubavitch Rebbe w bardzo ciekawy list, który pisze, że to jest bardzo ważne przesłanie dla nas. Dasz innymi, daj światło, daj ogień, daj duszę, będziesz wyżej. Jedynym sposobem być wyżej, nie deptać na kogoś, tylko udzielić swoje możliwości dla kogo innego. Skąd się jest bardzo ciekawa historia, która się nastąpiła, kiedy jeden rabin z Jerozolimy przyjechał do Lubavitcha Rebbe. I zadał pytanie. W judaizmie dzielimy różne rzeczy na strony. Jest prawej strony, jest lewej strony. Nie mówię teraz polityczny, ale prawej strony jest ta pozytywna strona i lewa strona jest ta albo problematyczna, albo słaba. W judaizmie zawsze staramy się robić wszystko z prawej strony. Trzymać monetę, kiedy dajemy dla potrzebujących w prawej stronie i wiele innych rzeczy. Są wyjątkowe rzeczy, które robimy tylko w lewej stronie. To mówił ten rabin, ja nie rozumiem. Jeżeli tak jest, to jak to jest, że każdy człowiek ma najważniejszy członek ciała, czyli serce, po lewej stronie? Miałoby być na odwrót, po prawej stronie. Lubavitcher Rebbe od razu mu odpowiedział. Bardzo ładna i ważna dla nas odpowiedź. Mówi, to nie jest po lewej stronie, to jest po prawej stronie. Po prawej stronie druga osoba. Czyli dla kogo mamy serce? Nie dla własnej emocji, czego ja kocham, czego ja czuję, do kogo ja tęsknę, tylko ile ja przekazuję dalej moje dobre emocje dla innymi ludźmi. Więc życzę wszystkim, żebyśmy naprawdę wnioskowali te przesłanie i nie mali im na metoda teoretyczna. Powiem jeszcze jedna uwaga. Ja często mam różne zastanowienie i próbuję czuć i zastanowić, co było tutaj w tej ulicy, której ja teraz jestem, czy to Karmelicka, czy Stawki, czy Plac Grzybowski, co tutaj było 90 lat temu.
przed wojną. 91 lat temu, dwa tygodnie temu, Lubavitch Rebbe wziął ślub tu w Warszawie. Jak to wyglądało? Jak wyglądało jego szabat, szewa brachot? To bardzo do mnie mówi, kiedy ja jestem blisko te tereny. I właśnie można sobie zastanowić, jak wyglądało przed wojną święto Chanuki. Na pewno wiele, wiele tysięcy domów, które mieli świece chanukowe, piękne. I nie trzeba było im tłumaczyć, co to jest Chanuka, ile świece trzeba zapalić, jaki ma znaczenie szames. To wszystko było tutaj bardzo wiadomo. Teraz wiele tysięcy domów, w których pali się świece chanukowe, bądźmy realni, nie ma. Na pewno jest dzisiaj więcej niż 20 lat temu, ale w środku to wszystko, co jest, nie tak kolorowo, jeśli chodzi o porównanie te czasy. Ja myślę, że zapalenie świec chanukowych w Filharmonii nie było przed wojną i to nasza rola korzysta to jako zaleta. Czyli jeśli każdy człowiek, który jest tu, wyjdzie tu stąd jako ambasador, to przesłanie, że jest otoczenie, jest atmosfera i są warunki na spełnienie wszystkich naszych zwyczajów w jak najbardziej otwarty sposób w Polsce, więc robiliśmy coś. Dziękuję bardzo.